Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym codziennym epizodzie. Tym razem przygotowaliśmy materiał wspólnie z Kamilem Sarnowskim. Ja bardzo się cieszę, że przyjął moje zaproszenie do studia latającej kawki. I jest to program, właściwie wywiad, czy jego wypowiedź dotycząca hyperlapsów. Kamil jeszcze jesienią dosyć mocno wkręcił się w robienie hyperlapsów, tym bardziej, że Mavic 2 Pro umożliwia dwusekundowe ujęcia w RAW. I to sprawiło, bo faktycznie Phantom 4 Pro, nawet V2 miał 5-sekundowe, ten interwał 5-sekundowy, a tutaj mamy 2-sekundowy, dzięki temu możemy zrobić bardzo płynne ujęcia w RAW, jeżeli chodzi o hyperlapsy, i wykorzystywał właśnie Mavica 2 Pro. Dokupił dodatkowe baterie, także ma w tej chwili około 5 baterii i bardzo dużo czasu spędził na hyperlapsach, parę miesięcy, i dzisiaj Wam to pokażę. Ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że też zrobiłem dużo prób w zeszłym roku jeszcze. Na pewno nie na takim poziomie edycyjnym jak Kamil, bo Kamil dużo czasu poświęcał też na postprodukcję. Co muszę powiedzieć? Przede wszystkim przy hyperlapsach trzeba wziąć pod uwagę czas, bo na każdą sekundę trzeba minimum 50 sekund ujęć, czyli 50 sekund bardzo wolnego lotu. To jest jedna rzecz, czyli jeżeli na przykład chcemy wykonać 10-sekundowe hyperlapsy, potrzebujemy 10 razy 50, to jest 500 sekund. I tak dalej, i tak dalej. To warto zaplanować, jeżeli przemieszczamy się po mieście dronem, to faktycznie warto, tak jak Kamil rozwiązał, posłuchajcie, jak on to zrobił, bo jeżeli chcemy osiągnąć na przykład kilometr czy dwa na takim hyperlapsie, na takiej sekwencji, na jednej baterii, trzeba też odpowiednio taktycznie to rozwiązać. Ja bardzo dziękuję Kamilowi, trzymamy za niego kciuki i zapraszam Was też oczywiście do jego strony facebookowej Studio 8 mm z Łodzi. No i co, do dzieła, let's go! Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Rafale, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do Twojego porannego programu, do Twojej porannej kawki. Rafał wywołał mnie do tablicy. Dzisiaj porozmawiamy sobie krótko o dronowych hyperlapsach. Kilka tygodni temu zrobiłem krótki filmik, który składał się z poszczególnych sekwencji hyperlapsów dronowych. Cieszył się on zainteresowaniem, temat jest dosyć trudny. Ja też nie jestem jakimś ekspertem, ale Rafał poprosił mnie, żebyśmy sobie porozmawiali tam chwilę, żebym powiedział, jak to zrobiłem, i podzielił się tą wiedzą. Nie ma problemu, myślę, że postaram się wytłumaczyć Wam to, co ja zrobiłem, jak ja to zrobiłem, i jak to wyglądało w moim wykonaniu. Słuchajcie, przede wszystkim czym to zrobiłem? Robiłem to oczywiście Maviciem 2 Pro. Uważam, że w tej chwili jest to sprzęt najlepszy do robienia tego typu rzeczy, dlatego że Mavic ma bardzo dużo trybów autonomicznych, które nam pomagają wykonać hyperlapsa. Dodatkowo robi zdjęcia w RAW-ach co 2 sekundy, co daje nam sporo zdjęć do obróbki późniejszej w RAW-ie. Wiadomo, że później robimy to w RAW-ie, dlatego że później to wszystko musimy wrzucić sobie gdzieś tam do Lightrooma czy do jakiegoś innego programu do obróbki. No i wygodniej nam się pracuje na plikach typu RAW. Oczywiście Mavic ma kilka trybów autonomicznych, tak jak już wspominałem, i dzięki nim de facto bardzo łatwo jest uzyskać różnego rodzaju efekty. Pierwszym takim trybem, najłatwiejszym moim zdaniem i najprzyjemniejszym, ja go bardzo lubię, to jest tryb Course Lock. Ustawiamy w jednym kierunku drona, w zasadzie zadajemy mu tylko, ile ma zrobić zdjęć, on nam mówi, w jakim czasie, jak to daleko będzie robił. W zasadzie pozostaje nam tylko pilnować, włączamy nagrywanie i w zasadzie nam pozostaje tylko pilnować drona, żeby nie uciekł. Ja najczęściej to robię w ten sposób, że wybieram taką trasę, żebym sobie mógł iść i obserwować drona i żeby mieć go cały czas pod ręką. Druga sprawa jest taka, że wykorzystuję baterię na maksa, czyli chcę, żeby on zarejestrował jak najwięcej zdjęć i już nie mam możliwości powrotu do miejsca, czyli jak wysyłam drona i on mi leci tam, jakieś 500-600 metrów, to nie ma możliwości, żeby on wrócił, bo on już nie będzie miał siły po prostu wrócić, nie będzie miał baterii. Więc ja już sobie za nim idę, mam go cały czas na oku, on jest kilka metrów ode mnie. W zasadzie
korzystam do wyczerpania baterii z drona, tak żeby mieć jak najwięcej zdjęć. Następną rzeczą to są waypointy. To jest troszeczkę trudniejsza technika. Ustawiamy sobie punkty, które nam ma śledzić dron. Tam bodajże jest oczywiście najmniej 2, najwięcej chyba 5 punktów. Ja najczęściej korzystam z 3 punktów na trasie. Można sobie ustawić wysokość, można sobie też ustawić tak, jak ma być skierowana kamera. Dosyć fajne efekty, natomiast jest to dosyć już trudna technika. To już wymaga troszkę poćwiczenia. Żeby to ładnie wyszło, to musimy jednak kilka godzin spędzić. Następną techniką jest technika, gdzie mamy point of interest, czyli zaznaczamy sobie jeden punkt, który dron ma śledzić i on ten punkt sobie śledzi, najczęściej lecąc dookoła, to znaczy on chyba leci po prostu dookoła. Bardzo prosta technika, przyjemna, oczywiście też tam zadajemy chyba w jakim czasie. Ja akurat rzadko korzystam z tej techniki, przyznam się szczerze, więc teraz nie pamiętam jak dokładnie co tam dron, o co nas prosi, ale nie jest to naprawdę skomplikowane. Można na tym point of interest też sobie poćwiczyć kilka technik takich hyperlapsowych, troszkę niżej, troszkę wyżej. Ja zauważyłem przy tych moich próbach, że im wyżej, tym jednak lepiej. Dron się mniej gubi, bo on potrafi się zgubić też, także to też o tym trzeba pamiętać. Teraz następna rzecz to jakie parametry lotu zastosować. Oczywiście wiadomo, że w hyperlapsach, wszystkie parametry, które mamy, raczej muszą być ustawione na manual. Jak mamy możliwość, mamy taki sprzęt, którym możemy wywołać ustawienia manualne, to korzystajmy z tych ustawień manualnych, czyli przysłona manualnie, czas manualnie, ISO manualne, balans bieli manualny oraz ostrość też manualna. I jeśli chodzi o Mavica, to przysłona nie przekraczam przysłony 5, bo powyżej 5 zauważyłem, że troszkę zaczyna tam wariować ostrość, nie jest to taki ładny obrazek. Także ja używam między 2,8 a przysłoną 4,5-5. Natomiast jeśli chodzi o czas naświetlania, żeby ładny był hyperlapse, taki filmowy, taki delikatny, to musimy używać czasu od pół sekundy do sekundy czasami. Jeżeli coś tam potrzebujemy zrobić, to nawet dłuższy czas, może być to nawet 2 sekundy. Oczywiście wiadomo, że jest to związane z tym, że musimy stosować przy tak długich czasach naświetlania, musimy stosować filtry. W zależności od pory dnia, co chcemy zrobić, jaki chcemy uzyskać, takie jakby zakładamy filtry. O filtrach to już tam Rafał mówił wcześniej w swoich tutorialach, więc ja już o tym nie będę mówił. Teraz kolejną rzeczą to jest stabilizacja. Jak stabilizujemy już taki hyperlapse? Powiedzmy, że uzbieraliśmy sobie 150 zdjęć. No oczywiście łączymy te wszystkie zdjęcia w obojętnie jakim programie do obróbki filmu. Ja akurat to robię w Adobe Premierze, ale to można robić w każdym innym programie, myślę. Jak ja to stabilizuję? No stabilizuję to w ten sposób, że jeżeli faktycznie warunki były totalnie bezwieczne, ten Mavic faktycznie poruszał się po jednej linii,
to wystarczy zastosować budowanego wewnątrz do programu Warp Stabilizera i w zasadzie to pomaga. Natomiast w dużej części przypadków, tam gdzie jesteśmy blisko obiektów, nie wiem, jakiegoś budynku, bloku, domu, no to już trzeba to niestety robić ręcznie w After Effectsie, najczęściej w jakimś takim bardziej zaawansowanym programie, żeby po każdą klatkę wyrównać jedną do drugiej. Nie jest to łatwe, jest to dosyć trudne. Ja się też tego dopiero uczę, także nie wiem, że to jest trudne i to nie jest takie proste. Natomiast no, nic chyba w hyperlapsach nie jest łatwe. Wszystko, co robimy od początku do końca, jest trudne i tutaj trzeba się niestety uzbroić w dużo cierpliwości i dużą ilość czasu. Robiąc hyperlapsy, niestety, czy timelapsy, niestety musimy się uzbroić w bardzo dużą ilość czasu i nerwów. Niestety ta technika jest techniką trudną i dosyć problematyczną. Ciągle są jakieś problemy. Naprawdę robię bardzo dużo prób, bardzo mnie to interesuje, bardzo lubię robić timelapsy czy hyperlapsy. Natomiast sam mam bardzo dużo problemów. Często jest tak, że idę, wykonuję jakieś tam hyperlapsa, tracę na to 2 godziny czasu, wracam do domu i okazuje się, jeszcze oczywiście tutaj coś próbuję obrabiać, robić, a na koniec okazuje się, że jest to do śmieci, bo coś jest nie tak i nie wyszło i są jakieś, nie wiem, migotania, jakieś tam flickery, inne rzeczy, bo nie mogę wystabilizować na przykład. Więc do hyperlapsów uważam, że należy się uzbroić w cierpliwość, no i działać, próbować, bardzo dużo próbować. Ja robię bardzo dużo prób, ale sprawia mi to przyjemność, lubię to robić i dlatego się tym zajmuję. No jeden łowi ryby, jemu to sprawia przyjemność, drugi robi hyperlapsy, trzeci coś tam jeszcze innego. Wiadomo, każdemu sprawia przyjemność zupełnie coś innego. Słuchajcie, myślę, że to prawie wszystko, co mogłem powiedzieć, no bo powiedzieliśmy sobie o tym, czym to zrobiłem, jak to zrobiłem, o parametrach lotu, o tych technikach, które tam można sobie w Mavicu zastosować. Jeszcze jest jedna ważna rzecz. Możemy sobie ustawić, że Mavic automatycznie, on sam sobie złoży z JPEG-ów, które tam robi, takiego MOVA i w zasadzie bez żadnej większej obróbki możemy uzyskać hyperlapsa wystabilizowanego przez już aplikację, przez samego drona. Oczywiście to jest dla osób, które dopiero się uczą, które próbują to robić, to faktycznie jest to pewna alternatywa, żeby to zrobić w prosty, łatwy i przyjemny sposób. Ja nie korzystam z tej metody, ja robię to ręcznie, czyli faktycznie wszystko rejestruję w RAW-ach, te RAW-y przekładam do programu, obrabiam, łączę, stabilizuję, czyli jest to taka trochę praca ręczna, ale też przynosi to fajne rezultaty i fajne efekty i dużo, dużo przyjemności. Na sam koniec bardzo chciałbym podziękować portalowi obiektywnia.pl za to, że zechciała ta platforma zasponsorować ten konkurs Rafała na zrobienie dronowych hyperlapsów. Także dziękuję bardzo za małe, drobne upominki, które wiem, że już chyba do mnie idą, ponieważ pan z obiektywnia.pl się ze mną skontaktował. Myślę, że niedługo jakieś tam drobne gadżety przyjdą. Z góry bardzo dziękuję. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Pogoda już coraz ładniejsza. Życzę wszystkim udanych lotów, prób hyperlapsowych i nie tylko. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Może kiedyś mnie jeszcze Rafał zaprosi do siebie, do programu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Na razie, cześć. Słuchajcie, ze swojej strony bardzo dziękuję Kamilowi i chciałbym jeszcze dodać na koniec, że przede wszystkim, jeżeli podobają Wam się te programy, to łapka w górę. Jeżeli chodzi o profil Kamila Studio 8 mm na Facebooku z Łodzi, bardzo dobre prace tam ma, nie wrzuca bardzo często, ale jak już coś wrzuci, to rewelacja. Ostatnio księżyc był w pełni. No i spotykamy się codziennie praktycznie, tak jak mamy teraz ten czas, spotykamy się codziennie. Co drugi dzień postaram się robić live, żeby Wam ten live nie obrzydzał aż tak bardzo.
A co drugi dzień będzie epizod, jeżeli chodzi o właśnie nagrywanie, czyli epizod montowany. Dzisiaj dogadałem się z chłopakami z firmy Master Airscrew. Napisałem do nich kolejny raz i tym razem już mam na tyle subskrypcji dużo, że już zostałem odebrany jako poważniejszy człowiek, poważniejszy partner. Przyślał mi śmigła. Myślę, że w ciągu, jeżeli będzie to szybsza przesyłka, bo zwykle Polar Pro przesyła w ciągu 3 do 5 dni. Tutaj zobaczymy, ale jest szansa taka, że będą też do Mavica Air te śmigła cichsze i wtedy zrobię cały epizod dotyczący śmigieł. My widzimy się jak zwykle już jutro na latającej kawce, także widzicie, że nie zwalniam tempa. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego i wiele serca dla Was. Trzymamy kciuki za siebie i wyrazów nadziei. Trzymajcie się, pa!